Państwa. Ponieważ zostałem poproszony, czy to słychać? Tak. Ponieważ zostałem poproszony o wypowiedź na temat, który jest mi dosyć bliski, którym się zawodowo zajmuję od strony badawczej od wielu lat. Jak wiadomo, jest to najgorszy możliwy scenariusz, kiedy ktoś prosi kogoś o wypowiedź, a ten ktoś bardzo się tematem interesuje, no bo już teraz mam pewność, że nie powiem wszystkiego tego, co należy powiedzieć, kiedy się mówi o partycypacji obywatelskiej, tym bardziej, że jest to zagadnienie bardzo szerokie, jak postaram się pokazać i nie będę w stanie na pewno 20 minut opowiedzieć Państwu wszystkiego, co pewnie powinniśmy wiedzieć o różnych meandrach, odmianach, twarzach tejże aktywności, ale postaram się nakreślić przynajmniej obraz i spróbować odpowiedzieć na, właściwie wyrzucić z siebie szereg hipotez, jakie badacze formułują, zastanawiając się nad tym, jak to właśnie jest tą naszą aktywnością, czy jesteśmy, czy nam się chce, jak bardzo nam się chce i dlaczego nam się nie chce. I właściwie co nam się chce, a co nam się chce mniej, bo to też jest pytanie, które warto w tym kontekście postawić. A na koniec tylko z przymusu, tylko dlatego, że poprosili mnie o to organizatorzy, pokuszę się ogaść tak zwanych rekomendacji, z których część jest dosyć oczywista zapewne, a część być może nie, dotyczących tego, o czym moim zdaniem warto pamiętać, kiedy się myśli o partycypacji społecznej, partycypacji obywatelskiej i kiedy chciałoby się ją wzmacniać w Polsce, w polskich warunkach. Będzie tam element, nie będę tego uprzedzał. No więc dobrze, powiedzmy tak, trochę tak, mam nadzieję, że to będzie element zaskoczenia. Zacznijmy od tego, że aktywność obywatelska bywa definiowana w bardzo różny sposób i z tego częściowo biorą się różne konfuzje i sprzeczności w wynikach badań dotyczących aktywności obywatelskiej. No bo niektórzy prezentują takie bardzo wąskie podejście do badania tejże aktywności i właściwie interesuje ich przede wszystkim to, co byśmy nazywali aktywnością zorganizowaną, zinstytucjonalizowaną, aktywnością wokół instytucji. Inni z kolei uwzględniają także to wszystko, co chce nam się robić, a co nie jest związane z aktywnością wokół instytucji. Tym samym uwzględniają nie tylko zorganizowane, czyli zbiorowe jakby formy aktywności, ale też mówią o aktywności o charakterze indywidualnym. W tym sensie, jeżeli ja na przykład przypnę sobie do klapy, akurat dzisiaj nie przypiąłem, znaczek na przykład 1989-1914 albo znaczek mojej organizacji, który również posiadam, to ja coś manifestuję w ten sposób i jest to jakaś forma aktywności. Niektórzy zajmują się badaniem tego i tym samym argumentują, że z tą aktywnością nie jest może tak źle, jak nam się wydaje. Ta aktywność może też być zorganizowana wokół różnych spraw. W Polsce dominuje, mam wrażenie, to jest pewnie też coś do dyskusji na część poświęconą dyskusji, taki pogląd, zgodnie z którym aktywność obywatelska, to jest taka aktywność, będę teraz przerysowywał, która ogólnie rzecz biorąc dotyczy wszelkich interesów, tylko nie naszych. A to jest aktywność na rzecz innych, ale nie na rzecz mojego własnego interesu. Jeżeli coś jest na rzecz mojego własnego interesu, to jest wykluczane najczęściej z tej definicji aktywności obywatelskiej, jest traktowane jako aktywność być może szlachetna, ale jednak z innego porządku. To zupełnie nie jest perspektywa, która dominuje w niektórych innych krajach, które lubimy porównywać ze sobą pod względem tego poziomu aktywności, co jest jakoś tam pocieszające. I warto o tym pamiętać. No więc w Polsce, kiedyś mówił o aktywności obywatelskiej, poglądów jest pewnie tyle ilu wygłaszających te poglądy, ale jednak najczęściej mówi się po prostu o aktywności jakoś tam związanej z aktywnością organizacji społecznych. To nie musi być aktywność w organizacjach społecznych, ale może być wokół organizacji społecznych. To jest wolontariat, to jest filantropia, to jest skłonność do korzystania z mechanizmu 1%, to jest członkostwo w organizacjach, to są
jakieś fakty dotyczące tego, ile tych organizacji jest i tak dalej. Rzadziej się wspomina o tym wszystkim, co właśnie dotyczy naszej indywidualnej aktywności, choćby o aktywności takiej politycznej, która jest traktowana jako coś obok, coś innego rzędu. Ja dzisiaj będę w tej części, która dotyczy faktów, czy też wyników badań, no to będę się zajmował przede wszystkim tak właśnie rozumianą aktywnością społeczną, czyli aktywnością wokół organizacji społecznych, co nie znaczy, że nie doceniam tych innych. Prawda? Po prostu zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opisywać wszystko, co uważam tutaj za interesujące. No więc zacznijmy od wolontariatu. To będzie taki garść przywołanie wyników badań dotyczących tych podstawowych filarów składających się na aktywność społeczną Polaków. No więc tutaj są przy pierwszej próbie przedstawienia jakichkolwiek wyników badań dotyczących tegoż wolontariatu natykamy się na pewne trudności właśnie związane z tym, że badania na ten temat generują bardzo różne wyniki. I pytanie, jakby skąd te różnice pochodzą? Generalnie są takie badania, na przykład CEBOS prowadzi takie badania, ostatnio się zrobiły nader optymistyczne, ten wolontariat tak poszedł w górę, co jednak wynikało przede wszystkim ze zmianą o charakterze metodologicznym i z tego, że ten wolontariat zaczęto ujmować coraz szerzej, pytać o niego w coraz bardziej miękki sposób, albo poprzez enumerację coraz większej liczby różnych typów organizacji, do których ludzie mogliby, na rzecz których ludzie mogliby pracować, a mogą o tym nie pamiętać. To jest taki częsta przyczyna różnic w badaniach, że właśnie tak się, w niektórych z nich tak się pyta o wolontariat i o członkostwo w organizacjach, w innych natomiast zadaje się po prostu jedno proste pytanie, czy ktoś coś robił na rzecz jakiejś organizacji. Oczywiście te badania, w których się dużo wymienia różnych typów organizacji i pyta się respondentów o to, czy na rzecz któregokolwiek z tych typów coś robili, wskazują na znacznie wyższy poziom wolontariatu. No więc w tych badaniach CBOS-u to jest około 35% w tej chwili i zanotowaliśmy tutaj wzrost w ostatnich latach, czyli 35% dorosłych mieszkańców Polski ankietowanych deklaruje, że angażowało się w ciągu ostatnich 12 miesięcy w jakieś działania o charakterze wolontarystycznym, czyli bezpłatną pracę na rzecz jakiejś grupy albo organizacji, albo swojego osiedla, środowiska, kościoła itd., itd. W innych badaniach, nawet wtedy, kiedy one też są dosyć szerokie, ale jednak dotyczą instytucji, czyli też enumerują różne typy instytucji, ale na instytucjach się kończą, nie mówią, nie dotyczą tego na przykład, czy ja zrobiłem coś na rzecz mojego sąsiada, tylko dotyczą tego, czy ja pracuję na rzecz instytucji, te wyniki są znacznie gorsze. To są badania, na przykład badania Stowarzyszenia Klan Jawor, które prowadzi taki monitoring stały wolontariatu, diagnozy społecznej, takiego badań międzynarodowych, jak European Social Survey, European Values Survey. To jest generalnie, to są takie wyniki, które się wahają mniej więcej od 10 do 15%, czyli mniej więcej od 10 do 15% Polaków twierdzi, że w taki wolontariat się angażuje. No i te różnice, jak już wspomniałem, biorą się po części z metodologii, ale po części z tego, że my nie wiemy na rzecz często, że pracujemy dla organizacji. Więc dopiero wtedy, kiedy nam się przypomni nazwy tych organizacji albo pewne ich typy, to sobie uświadamiamy, że to właśnie jest wolontariat. Czasami nam się z drugiej strony wydaje, że pracujemy dla organizacji, podczas kiedy to, co robimy, nie ma wiele wspólnego z tym, co my nazywamy wolontariatem i aktywnością dla organizacji, na rzecz organizacji społecznych. No i teraz, czy to 10-15% względnie 30 do 35%, jeśli uwzględnimy ten nieinstytucjonalny, nieformalny wolontariat, to dużo czy mało? No tutaj oczywiście zdania są podzielone, aczkolwiek większość z nas nie jest zadowolonych z tego wyniku, zwłaszcza jeżeli go odnosimy do jakichś tam badań międzynarodowych, o tym jeszcze chwilkę potem będzie. No i powstaje pytanie, czemu ludzie się nie angażują w ten wolontariat? I gdyby samych ludzi o to zapytać, to oni mają jakieś różne narracje, które są czasami formą, nie wiem, usprawiedliwienia w relacji z ankieterem, a czasami rzeczywiście odzwierciedlają jakoś tam ich sytuacje. I to one, można je podzielić na takie grupy, mniej więcej jak ja tutaj je podzieliłem. To są takie przekonania, że mogą być takie przekonania, że to jest coś niszowego, co w zasadzie nie jest specjalnie dla mnie. Ja tego nigdy nie robiłem, więc zapewne nie będę tego nigdy robił. Czasami taki rodzaj oportunizmu,
dobrze, że to robią, ale w związku z tym ja nie muszę tego robić. Czasami przekonania, że ci, którzy to robią, no, są ludźmi o odmiennym stanie świadomości i krótko mówiąc, że ja do tej grupy właśnie nie należę. Czasami są to przekonania dotyczące tego, że tak naprawdę pod tymi altruistycznymi motywacjami dotyczącymi, które decydują o czymś zaangażowaniu, kryją się jakieś interesy. Ja robię coś, dlatego że na przykład liczę na to, że w przyszłości ktoś to odwzajemni, albo robię coś dlatego, że, no, że liczę na to, że coś dzięki temu będę miał, na przykład uzyskam pracę, tak? Uzyskam kompetencje, ale potem uzyskam pracę, może w tej organizacji, na rzecz której obecnie pracuję. No i ostatnia grupa antymotywacji, że tak to wyrażę, to jest taka, która się odnosi do obiektywnych, nazwijmy to, uwarunkowań, które decydują o tym, że się nie angażujemy w wolontariat. Czyli ja bym się chętnie zaangażował, ale panie, kiedy? Albo zrobiłbym to, ale przepraszam bardzo, ja sam ledwo wiążę koniec końców, może ktoś by pomógł mi. Tak? Tego rodzaju motywacje. Dla ścisłości dodam, że to są wyniki badań, akurat to, co teraz prezentuję, to są wyniki badań Stowarzyszenia Klon Jawor, to były badania i ilościowe, i jakościowe, wywiady z ludźmi, którzy się angażują w wolontariat lub nie, więc to dosyć pogłębione, stąd moja śmiałość w prezentowaniu tych wyników. No i po drugiej stronie są korzyści pewne, czy motywacje stojące za wolontariatem, które decydują o tym, że ludzie się angażują w wolontariat. No i z grubsza możemy je podzielić na korzyści psychologiczne, czyli takie, że ktoś czuje, że chce być, że jest potrzebny, czuje się doceniony i tak dalej, i tak dalej. I do takich się przyznajesz około 2/3 tych osób, które się w wolontariat angażują. Jakieś wartości, normy społeczne, które jakby wywierają presję na jednostki angażujące się w wolontariat. Na przykład uważam, że innym trzeba pomagać, trzeba być pożytecznym w życiu i tak dalej, i tak dalej. Mogą to być bezpośrednie korzyści, no właśnie liczę, że ktoś mi pomoże, albo liczę, że się dzięki temu wzmocnię swoje kompetencje. No na koniec może to być po prostu jakby pewien efekt oportunizmu czy konformizmu, na przykład poproszono mnie o to, a ja nie potrafiłem odmówić. No, do tego się siłą rzeczy przyznaje mniej osób, pewnie mniej niż to odczuwa, ale to też jest spora grupa, biorąc pod uwagę ten, nazwijmy to, wrażliwość tego, jak wrażliwy jest to pogląd, to powiedziałbym, że sporo ludzi, sporo wolontariuszy jakby deklaruje, że właśnie tego rodzaju motywacje im towarzyszyły. Przejdźmy szybko do filantropii. Z filantropią jest pewien problem. Problem jest związany z dwoma instytucjami, które przede wszystkim, na rzecz których przede wszystkim, które przede wszystkim wspieramy. Pierwsza z tych instytucji to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Druga z tych instytucji to jest ogólnie rzecz biorąc Kościół, parafie, wspólnoty związane z Kościołem katolickim. Jeśli chodzi o WOŚP, to problem jest mniejszy, polega tylko na tym, że do pewnego momentu WOŚP jako taki nie był monitorowany w tych badaniach, o których ja tutaj opowiadam. Był po prostu traktowany jako jedna z organizacji, która się zajmuje ochroną zdrowia itd., itd. W momencie, kiedy WOŚP zaczął być monitorowany osobno, wymieniany w badaniach, w kwestionariuszach, no to niestety trendy diabli wzięli, bo się nagle okazało, że wszyscy są filantropami w Polsce i 3/4 Polaków deklaruje, że wspiera organizację. Więc to warto o tym pamiętać, jak się śledzi różne trendy i być wyczulonym na gwałtowne skoki tych trendów. Może to jest związane właśnie z metodologią. No więc na samą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wspierało według deklaracji sondażowych 60% badanych, około 1/5 dawała również pieniądze na rzecz innych organizacji, które się zajmują pomocą osobom biednym albo potrzebującym.
8% deklarowało wsparcie dla organizacji humanitarnych, a co 20 respondent wspierał organizację o charakterze religijnym. Tutaj ponownie jest taki problem, że ludzie czasami mają problem z oddzieleniem, i to w badaniach jakoś różnie jest sformułowane, z oddzieleniem takiego wsparcia, które ma charakter jakby takich zwyczajowych datków podczas niedzielnych mszy, od tego wsparcia, które jest jakby datkami na rzecz wspólnot religijnych, nie samej parafii, albo no, na przykład ma charakter opłat za różne usługi. Więc tutaj też te wyniki są takie dyskusyjne, powiedzmy. To w zasadzie to są te trendy od 2009 roku, pokazują, które już jakby są spójne, objęte spójną tą samą metodologią, no i one generalnie wskazują, że niezależnie od różnych metodologicznych zmian, jakie miały miejsce w tego rodzaju badaniach, no ta filantropia nam rośnie. Coraz więcej ludzi jest skłonnych dawać pieniądze organizacjom. I tutaj się też nie sprawdza, to powiem coś, co za chwilę też do tego dojdę, taka obawa, która towarzyszyła osobom związanym jakoś z działaniami na rzecz popularyzacji 1%, że ten 1% trochę wyprzedł tą tradycyjną filantropię, no bo i zarówno ten poziom wsparcia poza 1%, jak i w ramach 1% jakby systematycznie rośnie. Ok, teraz znowu zastanówmy się nad barierami dla filantropii, nad przyczynami, dla których ludzie nie przekazują pieniędzy. Czasami jest to związane, powiedzmy, z jakby brakiem pewnych nawyków czy przyzwyczajenia do tego, że na przykład ktoś kwestuje. Ludzie, to akurat pochodzi z badań jakościowych, a nie ilościowych, ale no, takie nazwijmy to częste motywacje, często takie myśli, które się pojawiają wtedy, kiedy ktoś się spotyka z tego rodzaju sytuacją, kiedy ktoś się spotyka z kwestą. Inna ważna rzecz, która tutaj nie została opisana poprzez cytaty, która jakoś determinuje, na poziomie ilościowym wyraźnie widać, że determinuje poziom filantropii, poza jakimiś takimi jakby społeczno-demograficznymi czynnikami, takimi jak, no nie wiem, poziom wykształcenia, sytuacja materialna i takie rzeczy, to jest to, czy ktoś w ogóle zna, dostrzega i docenia efekty działań organizacji pozarządowych. Znaczy osoby, które generalnie widzą naokoło siebie organizacje pozarządowe, to są też takie, które częściej je wspierają. Można zadać pytanie, jaki jest kierunek tego efektu, ale no niemniej to jest jakiś interesujący, wydaje mi się, fakt. Inna rzecz, obawa przed oszustwem, jakby nieufność w stosunku do organizacji. Jeszcze inna to przekonanie, że nie stać mnie po prostu na tego rodzaju pomoc. Moje wsparcie samo w sobie nic nie znaczy, mogę dać za mało, tak? Nie ma sensu dawanie. Krótko o organizacjach pozarządowych, czyli aktywności w ramach organizacji, tej zinstytucjonalizowanej aktywności. To, co Państwo tutaj widzą, ta grafika, to ona dotyczy wyników badań sondażowych, w których ludzie mówili, po pierwsze, czy się zetknęli z organizacjami, czy wsparli te organizacje, czy korzystali z ich usług, czy uczestniczyli w tych usługach i czy należą do tych organizacji. No i widać mniej więcej, jak to się w Polsce przedstawia, że tych należących, tych silnie związanych z organizacjami, to jest jedna na 10 osób dorosłych w Polsce deklaruje tego rodzaju zaangażowanie. 15% około, no, według tej wąskiej definicji, czyli mówimy tutaj o tym instytucjonalnym wolontariacie, uczestniczyła w jakichś ich pracach, nawet jeżeli nie należała. Około 30% korzystało z ich usług.
około 66% wspierało organizację, a zetknęło się z nimi 87,5%. Dane w nawiasie to są dane z wyłączeniem WOŚP-u, żeby pokazać, gdzie tutaj przede wszystkim ten WOŚP odgrywa rolę. To oczywiście dotyczy przede wszystkim wspierania tego finansowego organizacji. Ok, widzimy też, często spotykamy się z takim, ja zwłaszcza z taką, w każdym razie z taką narracją, że organizacje pozarządowe, że jakby po pierwsze stanowią pewną enklawę, a po drugie, że jakby, że to, że się robią trochę passé, to znaczy, że ludzie się, już powinienem skończyć, ale jeszcze 3 minuty Państwu zajmę, że organizacje pozarządowe troszkę się robią passé, że przestają być takim dominującą formułą aktywności, że być może w ogóle nie są optymalną w takich polskich warunkach, czy przy polskiej specyfice formułą aktywności. To jest taki wykres, który pokazuje tylko tyle, że być może jest to jakiś argument, być może tak jest, niemniej z roku na rok w Polsce organizacji od mniej więcej roku 2001-2002 przybywa tyle samo rocznie. Rocznie około 5000 stowarzyszeń i około 1000 fundacji. Tych fundacji ostatnio coraz więcej, co jest związane być może nie tyle ze wzrostem poziomu aktywności społecznej, co z pewnymi perturbacjami związanymi z tym, jak są finansowane usługi publiczne i co się dzieje z różnymi usługami, które były samorządowe, a teraz już nie są samorządowe i trzeba je jakoś inaczej, w innej formule uruchomić. Natomiast z tego wynika, że ta skłonność do zakładania nowych organizacji w Polsce jakby nie gaśnie, co nie znaczy, że ich liczba tak strasznie intensywnie przyrasta, bo oczywiście to jest tak, że one się jakby odtwarzają. Bardzo często te same osoby zakładają po prostu nowe organizacje, kiedy formuła albo cel starych się wyczerpie. Krótka, moje ulubione zajęcie to pokazywanie mapek, więc taki obrazek, który chciałbym, żeby Państwa uczulił na to, że to nie jest tylko kwestia tego, ile tych organizacji powstaje, ale trochę tego, jakie to są organizacje i że istnieją pewne ich typy, które są specyficzne, charakterystyczne dla różnych jakby typów społeczności i dla różnych w ogóle w Polsce regionów. To czasami ma dalekie, głębokie korzenie, czasami obecność pewnych instytucji, na przykład tradycyjnych instytucji sieciowych, takich jak nie wiem, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i tak dalej, niejako hamuje rozwój nowych instytucji, co nie znaczy, że to jest złe. Hamuje rozwój, ponieważ te instytucje tradycyjne są dobrze rozpoznane w społeczności i mogą spełniać pewne cele, takie, które w innych miejscach spełniają organizacje te nowe, nazwijmy to, stowarzyszenia, których powstawanie przed chwilą Państwu obrazowałem. To jest coś, o czym dobrze wiedzieć, to są akurat dwie takie mapki, ale to dotyczy także innych typów wspólnot. Na przykład mamy w Polsce organizacje, wspólnoty parafialne, które w ogóle są poza jakimkolwiek radarem i statystyki publicznej i w ogóle większości badań, które z kolei są najczęstsze na południu i na wschodzie kraju i właściwie tworzą taki, ja to nazywam drugim, trzecim sektorem, bo ich jest też kilkadziesiąt, co najmniej tysięcy. Te szacunki są bardzo zgrubne, ale mówi się, że około 5000 tego rodzaju wspólnot o różnych metodach działania. Mamy organizacje, mamy też samorządy i te samorządy współpracują z tymi organizacjami. No tutaj wszyscy wiedzą oczywiście, jak to jest ważne i wszyscy w praktyce się z tym zetknęli. To jest tylko taka krótka informacja, która mówi tyle, że ta współpraca się zacieśnia. To po części jest związane z tym, że samorządy się po prostu otwierają i przyzwyczajają do współpracy z organizacjami, a po części z tym, że pewne typy zadań publicznych są jakby delegowane czy wyrzucane na zewnątrz poza samorząd i to wymusza niejako współpracę z organizacjami. Te linie, one mówią o tym, jaka jest wartość ogólna tej współpracy mierzona w miliardach złotych i w procentach ogółu wydatków bieżących samorządów. Czyli widzimy, że w 2012 roku wydatki na zlecanie zadań organizacjom sięgnęły już prawie tam ponad 1,6% ogółu wydatków bieżących samorządu, czyli 1,6 miliarda złotych. I to nie są zapewne wszystkie wydatki, które rzeczywiście wszystkie transfery na rzecz organizacji, a tylko te, które zostały odpowiednio uchwycone w klasyfikacji budżetowej. Także widać, że ta skala rośnie i jest niemała.
O 1% mówiłem, więc pozwolę sobie to przeskoczyć. To jest, a to, ten slajd tylko mówi tyle o tym wszystkim, o czym dzisiaj nie powiem, bo jest tyle innych form aktywności, o czym mówiłem na początku, które się składają na ten pełny obraz, które są często niedoceniane, a które czasami są bywają polską specyfiką, jak na przykład ten udział we wspólnotach religijnych czy praktykach religijnych. Tutaj Polska jest bardzo silna. Więc jak musimy pamiętać, że jak się porównujemy z innymi, czy zastanawiamy nad tym, czy tu jest dobrze, czy jest źle, czy nam się chce i jak bardzo nam się chce, to powinniśmy uwzględniać cały obrazek i że są takie typy tej aktywności, które są bardziej specyficzne, charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa i takie, których się dopiero po prostu uczymy. I z różnych powodów, także z powodu tego, że nasz czas poświęcamy na inne aktywności, czasami idzie to opornie. I ostatni, w zasadzie przedostatni slajd. To są różne hipotezy, część z nich już formułowałem, dotyczące tego, które formułują socjologowie, politolodzy, ekonomiści, osoby, badacze, którzy się zajmują aktywnością społeczną, dotyczące tego, dlaczego jesteśmy bierni, jeżeli ktoś twierdzi, że jesteśmy bierni. No i tu są różne się pojawiają. Nie mamy takich tradycji, jesteśmy uwarunkowani przez poprzedni ustrój i nauczeni tego, żeby się nie wychylać, jesteśmy nieufni wobec instytucji, nie mamy, brakuje nam jeszcze odpowiednich struktur, choć jak było widać, one się regularnie jakby tworzą i odtwarzają. Nie stać nas na to, deficyt, nie wiemy jak to robić i tak dalej. Mi się wydaje, że przynajmniej w niektórych z tych argumentów jest sporo prawdy. Na pewno po części one mogą decydować, one mogą hamować, zwłaszcza w niektórych miejscach, bo widzimy, że tak naprawdę fenomen aktywności jest fenomenem lokalnym. Gdzieś coś powstaje, a inny z kolei typ instytucji się nie utrzyma i nie powstanie, więc w pewnych, zwłaszcza miejscach, takie argumenty czy tego rodzaju hipotezy są prawdą. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, myślę, że wśród nich, i to jest ten punkt mocny na koniec, który chciałem zrobić, że wśród tych wszystkich argumentów czy hipotez nie docenia się jednego, tego, w jakim kontekście my funkcjonujemy, kiedy próbujemy aktywność społeczną podejmować. Aktywność społeczna to nie jest jakieś zamknięte uniwersum, które jest oderwane od naszej codzienności, od naszego budżetu czasu, od naszego życia. Ja twierdzę, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku i generalnie dosyć dużo energii wkładamy w to, żeby, jakby to powiedzieć, jak to się mówi popularnie, doganiać Europę. A do tego czynimy to w niespecjalnie korzystnych warunkach, czyli nasza praca nie jest specjalnie bezpieczna, nasza praca zajmuje nam bardzo dużo czasu. Krótko mówiąc, mamy mniejsze szanse na to, żeby się zaangażować, nie tylko dlatego, że mniej naokoło się widzimy organizację, ale dlatego, że po prostu nie wiemy, kiedy znaleźć na to czas. To jest wykres, który chcę Państwu pokazać, który jakoś ma dokumentować tą hipotezę, choć wciąż nazywam ją hipotezą asekuracyjnie, nie tezą. To są wyniki dwóch typów badań na osi tutaj Y o tej. Widzicie Państwo dane dotyczące Eurostatu, dotyczące tego, jaki jest udział w całej populacji osób zatrudnionych, aktywnych zawodowo w danym kraju, osób, które pracują czasowo, nie pracują na umowy czasowe, bo tutaj jesteśmy liderami, tylko pracują czasowo, mają trochę czasu. I widać, że krótko mówię, a na osi X mamy dane z European Social Survey, które dotyczą tego, czy pytania, czy ktoś pracował na rzecz jakiejś organizacji albo grupy w ostatnim roku. Ta czerwona kropka to jesteśmy my. I widać wyraźnie, że jest bardzo wyraźny trend, który generalnie wiąże jedno z drugim. Co prawdopodobnie, jeżeli się nad tym zastanowimy, nie jest specjalnie odkrywcze, ale nikt o tym nie pamięta, kiedy się mówi o aktywności społecznej. To się traktuje jako osobny, nie jako temat do dyskusji, oderwany od tego właściwie, jak to jest z naszą gospodarką, jak to jest z naszym rynkiem pracy, jak nam się po prostu żyje. To o tym trzeba pamiętać. Jedyna grupa państw, które się tutaj odrywają od tego trendu, to są państwa, zwróćmy uwagę, charakterystyczne skandynawskie, tak? Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia i Islandia. Mamy goście z Islandii, może się wypowiedzą na ten temat.
I na koniec krótkie słowo. Co, co robić? Słowo tak obiecanych, aczkolwiek wymuszonych rekomendacji. Więc co robić? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie trochę zależy od tego, do kogo to pytanie adresujemy. Więc jeżeli chodzi o tak zwanych obywateli, czy też ludzi, którzy mieliby się włączać w tą aktywność, no to na pewno trzeba poszerzać wiedzę ich o aktywności społecznej, co to jest, jak, po co, czemu to w ogóle miałoby służyć, dlaczego to jest w ich interesie. Dostarczać informacji, wzmacniać przejrzystość organizacji, bo bez tej przejrzystości i bez wiedzy o tym, że takie organizacje funkcjonują, jak widać, ludzie nie chcą się specjalnie angażować. No i ten punkt, który jako ostatni próbowałem zaakcentować, dać szansę, tak? Czyli ten, jakby pomyśleć o takim, za przeproszeniem, przepraszam, że anglicyzm użyję, takim life-work balance. Musimy mieć na to czas, musimy po prostu móc się zaangażować społecznie, żeby ewentualnie przejmować się, że się za mało angażujemy. Przykłady, pomysły, aktywne kampanie. W Polsce 1/3 tylko organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich 2 lat podjęła jakąkolwiek kampanię stowarzyszeń na rzecz pozyskiwania nowych członków. Cała reszta w ogóle tak naprawdę tego nie potrzebuje i nie chce i nie robi, więc trudno oczekiwać, że ludzie się będą sami do takich organizacji garnąć. Jeśli chodzi o organizacje, myślę, że przydałoby się trochę więcej wiedzy o tym, jak korzystać z wolontariatu i jak tego nie robić, czyli tak zwany przyzwoity wolontariat, standardy tego dotyczące i wzmacniać ich przejrzystość, otworzyć je właśnie na poszukiwanie bazy członkowskiej, informowanie o swoich działaniach itd. Jeżeli chodzi o samorządy, otwierać się na obywateli i ich pomysły, zaakceptować organizacje nie po prostu jako partnera, ale zaakceptować także ich specyfikę, zaakceptować je jako trudnego, specyficznego partnera, który ma swoje ograniczenia i uwarunkowania. To są też atuty organizacji, które sprawiają, że na przykład można delegować określone zadania i one będą je robić lepiej, efektywniej niż robiłby to samorząd. No i konsultować, ale naprawdę, to jest taki punkt, żałuję, że nie zdążę go rozwinąć, ale bo w Polsce bardzo dużo już się mówi o konsultacjach, ale większość z nich ma mało wspólnego z tym, jak chcielibyśmy, żeby konsultacje wyglądały. I to ma bardzo duże przełożenie, moja organizacja robiła takie badania dotyczące efektywności konsultacji społecznych, to jak one są robione, ma bardzo duże przełożenie na to, czy ludzie się po prostu chce i czy uważają, że to ma sens, żeby uczestniczyć w tego rodzaju konsultacjach. No i do wszystkich, to a propos tego punktu, tych obiektywnych uwarunkowań naszej aktywności, chyba jeszcze musimy się trochę uzbroić cierpliwość i lekką, i też także pewną dozę optymizmu. Znaczy naprawdę nie jest źle, biorąc, jak widzimy na tym wykresie, nie odbiegamy od nazwijmy to, średniej, od statystycznego obrazu, biorąc pod uwagę warunki, w jakich funkcjonujemy. I to tyle. Dziękuję bardzo, przepraszam za przekroczenie.